Więc króciutko, nazywam się Mariusz Duczmański. Usługami online zajmuję się od wielu lat, ponieważ temat ten nie jest mi obcy, więc zarabianie w internecie to tak naprawdę dla mnie chleb powszedni od przynajmniej 10-15 lat. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o Skyward Community, to jestem partnerem od 2016 roku, właściwie od wiosny. Natomiast 2018-2019 rok z grupą 7 osób z Polski, a z ponad 100 osób z całego świata mogliśmy wziąć udział w bardzo ciekawym szkoleniu. To było szkolenie dla ambasadorów czy 3D Coaching Business. Tak naprawdę to szkolenie było dostępne dla wszystkich. Dla wszystkich inwestorów, dla wszystkich partnerów firmy, ponieważ na ten temat głośno była mowa. Oczywiście kilka osób zawsze się wyrwie, te które osoby, które konsekwentnie chcą wziąć w czymś udział i coś zobaczyć, coś więcej się dowiedzieć. Ciekawe przeżycie, dlatego że oprócz tego, że mogliśmy wymienić doświadczenia, jeśli chodzi o firmę, z różnymi partnerami z całego świata, mającymi tak naprawdę doświadczenie od samych początku, jak firma zaczęła cokolwiek robić fizycznie, to też mogliśmy zobaczyć na własne oczy, jak firma buduje tę technologię. Wielu z nas było nie raz, ale więcej razy na Kołominska, w Marina Morce, tam gdzie jest ekotechnopark i cała technologia jest tworzona i budowana. Jest stworzonych kilka tras, o tym też powiemy. Tworzone są kolejne dwie trasy. Jak wiemy, obecnie też budowa trwa, bardzo mocno zaangażowana jest, jeśli chodzi o pracę w Emiratach Arabskich, w Szarży. Tutaj, jak gdyby ta technologia rozwijana jest w dużym stopniu pod kątem krajów tropikalnych, gdzie jest całkowicie inna temperatura, inne zasolenie. Jeśli chodzi o piasek w powietrzu, wiele innych takich czynników atmosferycznych, które muszą być przetestowane w odpowiednich warunkach. Nie wiem, czy wiemy, że taka kolejka, która za mną jest w narożniku, co jest stworzona już właściwie w Emiratach, na zdjęciu, aby mogła przejść odpowiednią certyfikację po takim torze, który tam liczy sobie kilkaset metrów, musi przejechać minimum 1000 razy. Więc tak mniej więcej żmudnie to wygląda, jeśli chodzi o certyfikację. Ma to związek oczywiście z bezpieczeństwem, ponieważ akurat ten transport, który tu widzimy z tyłu, ma związek z przewożeniem ludzi. Więc tutaj najwyższe formy, normy bezpieczeństwa muszą być przyjęte, zastosowane. Jak powiedzieliśmy, firma robi naprawdę wszystko, stara się naprawdę robić bardzo, bardzo dokładnie. Czasami to wygląda bardzo żmudnie. Dlaczego? Dlatego, że cały świat patrzy nam na ręce. Różne media coraz głośniej mówią o tej technologii, która szczególnie rozwijana jest i jest widoczna właśnie w Szarży. I firma nie chce popełnić żadnego błędu, który w jakikolwiek sposób przyczyniłby się do jakiejś tam plamy na dobrym imieniu firmy. Więc tutaj wszystkie szczegóły muszą być zastosowane. Ja może tak szybko przelecę. Tutaj tylko taka migawka właśnie między innymi z tego szkolenia, które mieliśmy okazję. Ja zachęcam wszystkich, którzy uczęszczają na tego typu webinary czy webinary Janusza. Jeśli za jakiś czas pojawi się jakaś organizacja, jakieś wycieczki, na przykład na Kołomińska do Ekotechnoparku czy Emiraty Arabskie, jeśli będziemy w stanie sobie finansowo to zorganizować, jeśli będziemy w stanie faktycznie jechać i pandemia na to pozwoli, to ja zachęcam wszystkich jak na szerszym gronie, żeby taką wycieczkę, w takiej wycieczce wziąć udział. Ponieważ w momencie, kiedy nie zobaczymy tylko zdjęcia, jakieś filmiki, ale zobaczymy to na żywo, jak to wygląda, jakie to są gabaryty faktycznie w rzeczywistości i jak to się porusza, to troszeczkę inne spojrzenie będziemy mieć na technologię, w której my swój udział mamy tutaj, mniejszy lub większy. Więc do tego Was wszystkich zachęcam. Jeśli chodzi o program partnerski, postaram się naprawdę bardzo dzisiaj krótko, a zwrócę uwagę troszeczkę na ten wywiad Anatolia Jelnickiego, który jest na naszych stronach, w naszych biurach.
Natomiast, żeby nie być gołosłownym, krótko program partnerski. Jeśli chodzi o narzędzia partnera, to wiemy, że szczególnie to jest informacja dla nowych osób, osób niedawno zarejestrowanych, żeby nie bać się przeglądać wszystkie, możliwie wszystkie zakładki, jakie mamy na swoich kontach, zarówno te dla partnera, jak i te o firmie, dokumenty, tam gdzie mamy tak naprawdę dane osobowe, przeglądać wszystkie zakładki, dobrze zapoznać się z back-office'em. W narzędziach dla partnerach mamy bardzo wiele statystyk, które pomagają nam w pracy. Ci, którzy rozwijają swoje grupy, swoje organizacje od jakiegoś czasu, wiedzą, że te statystyki bardzo pomagają w realizacji kolejnych celów sprzedażowych. Mamy też narzędzia dla partnera, tam są linki referencyjne. I tak naprawdę linki referencyjne po zaakceptowaniu umowy partnerskiej i regulaminu, one się pojawiają na naszym koncie. Widzimy je, jest ich 4, ale są to bardzo dobrze zrobione strony internetowe, na których jest bardzo dużo informacji. Jeśli przeglądaliśmy wszystkie informacje szczegółowo w poszczególnych zakładkach, to wiemy, że firma tam zgromadziła bardzo dużo informacji o samej technologii, o samym programie partnerskim, zarówno z punktu widzenia właśnie technologii, czyli ktoś, kto jest taki techniczny i chciałby poznać szczegóły, to znajdzie na jednym z tych linków, a ktoś, kto myśli poważnie o tym, żeby zainwestować dużą jakąś kwotę, znajdzie w tym linku pod nazwą inwestycje. Dużo więcej informacji faktycznie można tutaj znaleźć i do tego Was zachęcam, żebyście tymi linkami się posługiwali jak najczęściej. Jak widzimy, jest 7 stopni programu partnerskiego. Pierwszy stopień tak naprawdę to jest stopień tak zwany partner. To jest osoba, która tak naprawdę zarejestrowała się i ma możliwość uzyskania bonusu w wysokości 15% od osób zaproszonych bezpośrednio do firmy. 4 poziomy, taki jest początek, jeśli chodzi o program partnerski w firmie. Drugi stopień to jest konsultant. Konsultant to osoba, która zainwestowała minimum $100, zaprosiła minimum 2 osoby do firmy, które ze swojej strony wyłożyły też minimum $100, czyli na przykład po jednej racie $100 kupiła jakiś pakiet. Łączna inwestycja wynosi $300, więc uzyskujemy status konsultanta. Kolejny status to lider. Lider to osoba, która zaprosiła 3 osoby, które bezpośrednio przez nas zaproszone zainwestowały minimum $200. To mogą być pakiety, tak jak powiedziałem, $100, gdzie każda z tych 3 osób zapłaciła po 2 raty i w tym momencie mamy te 3 osoby. 3 osoby plus nasza inwestycja $200. Z uwzględnieniem wszystkich sum z pierwszego poziomu plus nasza, ta inwestycja łączna musi wynosić minimum 2000. Jeśli 2000 jest to kwota narastająca oczywiście, to w tym momencie uzyskujemy status lidera. Kolejny status to jest master. Tutaj faktycznie już troszeczkę, aby osiągnąć ten status, trzeba troszeczkę popracować. Te osoby, które mają status mastera, to wiedzą, że tutaj już jest praca z ludźmi, ponieważ trzeba mieć minimum 3 liderów bezpośrednio zaproszonych. A wiemy, że również sami liderzy, jak o czym przed chwileczką powiedziałem, też muszą wykonać pewną pracę. Minimalną, ale muszą wykonać. Więc w momencie, kiedy mamy 3 liderów na pierwszym poziomie, my mamy inwestycje osobiście minimum $1000 narastająco. Nasi liderzy zainwestowali minimum po $200. Mamy ich 3. Łączna kwota inwestycji na pierwszym poziomie wynosi 5000. Tak jak powiedziałem, w tej zakładce dla partnerów, tam mamy statystyki, to wszystko fajnie jest obliczane przez system. Niewiele musimy robić oprócz tego, żeby tam dokładnie sprawdzić, czego ile nam brakuje. Jest powiedziano, jaka kwota brakuje nam osobiście, jaka kwota brakuje łącznie, aby było zainwestowane przez naszych partnerów, ewentualnie jakich partnerów nam brakuje, jeśli chodzi o ich statusy w ścieżce kariery, czyli w tym programie partnerskim. I wtedy wiemy, gdzie tak naprawdę musimy popracować, żeby uzyskać status mastera.
Kolejny status to status eksperta. Niewiele osób w Polsce na ten moment ma status eksperta. To pokazuje, że z jednej strony wydawałoby się, że niewiele trzeba zrobić, ale z drugiej strony to pokazuje też, że trzeba pracować, ponieważ aby mieć wypracowanych minimum 3 masterów w swojej organizacji, 2 na pierwszym poziomie, jak widzimy, to jest pewna zmiana, 3 może być na 2., 3. tak dalszym poziomie, ale musi być w niezależnej nodze, to wtedy uzyskujemy status eksperta. Co ważne, pamiętamy, że master to osoba, która ma, każda z nich ma przynajmniej 3 liderów. Więc tutaj jak gdyby tworzy nam się już faktycznie organizacja na kilku poziomach i faktycznie przy tym stopniu, by uzyskać minimum 3 masterów, naprawdę fajnie trzeba regularnie pracować z ludźmi. Czasami naprawdę niektórym osobom niewiele brakuje do tego, żeby uzyskać status mastera, lidera czy eksperta, ponieważ na przykład brakuje im jednego mastera czy tam jednego lidera na tym niższym poziomie, żeby uzyskać status mastera. Nasza osobista inwestycja to minimum na tym poziomie 5000. 3 masterów i inwestycja łączna na pierwszym poziomie musi wynosić minimum 10 000 dolarów. Jeśli spełniony jest ten warunek, to w tym momencie uzyskujemy status eksperta. Jak widzimy, zwiększa nam się również bonus na pierwszym poziomie w wysokości 16% już na pierwszym poziomie i sięgamy przy statusie eksperta, sięgamy aż do 20 poziomów w głąb. Gdy ktoś ma aktywną taką strukturę, grupę, organizację, to naprawdę fajne, regularne bonusy otrzymują takie osoby, jeśli mają fajnie rozwiniętą faktycznie tą organizację. Więc warto o tym pamiętać, ponieważ w dzisiejszej dobie bardzo wiele osób, bardzo wiele biznesów przenosi się do internetu, online. My tak naprawdę dzisiaj rozwijając Skyward Community, mówiąc o tej technologii, mówiąc o możliwościach też zarobienia w tej technologii, bo w momencie, kiedy skończy się 15 etap, kiedy skończą się w ogóle udziały, te powiedzmy pierwotne, czyli tej spółki matki, to tutaj praca się nie skończy. Dlatego, że będą projekty, jak wiemy, będą dziesiątki, setki, być może kiedyś tysiące projektów adresowych, które będą realizowane i również w nich będziemy mogli mieć swój udział inwestycyjny, a tym samym zarabiać dalej w programie partnerskim. Oczywiście to już będzie inny etap, inny poziom, ponieważ jak każdy z nas będzie miał możliwość otrzymania dywidend z tytułu własnych udziałów, z zysków, które firma będzie uzyskiwać, lub będzie mogła sprzedać sobie na przykład jakąś tam 1/10 czy 1/3 udziałów, spieniężyć to w wysokości naprawdę jakiejś konkretnej sumy, to standard pracy w tych projektach adresowych i standard pracy przy firmie, gdzie będziemy mogli się powołać na konkretne rejony świata. Słuchaj, w Emiratach Arabskich, w Dubaju są 3 trasy. Mogę Ci pokazać filmy. Nasza firma, my osobiście jesteśmy współudziałowcami tej spółki. Działa to tak. W tym kraju są realizowane takie projekty. Tam gdzieś jakieś trasy kontenerowe są budowane. Będziemy całkowicie mówili o innym wymiarze. To będzie oczywiście wtedy, kiedy będą już budowane projekty adresowe, a ten czas jest bardzo, bardzo bliski. O tym też dzisiaj pod koniec. Jeżeli chodzi o kolejny poziom, to top ekspert. Jest to poziom, który otrzymujemy, jest to przedostatni poziom w ścieżce kariery. Top ekspert. Tutaj widzimy dodatkowe wynagrodzenie. Przez pewien obrót naszej grupy co miesięczny możemy otrzymać od 500 do nawet 1500 dolarów, niezależnie od tego, jakie bonusy, jakiej wysokości bonusy otrzymujemy w ciągu całego miesiąca z naszej organizacji. Top ekspert to człowiek, który sam osobiście musiał zainwestować w firmę w okresie jakiegoś tam czasu lub jednorazowo 10 000 dolarów. Ma minimum 3 partnerów mających status ekspert. I to, co jest ważne, pokolenie z uwzględnieniem inwestycji własnych powinno wynosić co najmniej 30 000
dolarów. Czyli własnej, jak gdyby z pierwszego pokolenia, czyli pierwszy poziom. Plus nasza inwestycja musi być minimum 30 tysięcy. My mamy 10, pozostałe nasza organizacja z pierwszego poziomu. I wtedy możemy uzyskać status top eksperta pod warunkiem, że w swojej strukturze, powiem tak brzydko, wyhodowaliśmy, wykreowaliśmy lub właśnie wypracowaliśmy wspólnie jako zespół, jako partnerstwo dwóch ekspertów na pierwszym poziomie i trzeci ekspert może być oczywiście na pierwszym poziomie, bo on najłatwiej pracuje się z naszymi osobami, albo wiemy o pewnym człowieku, który jest na naszym drugim, na trzecim, czwartym poziomie i to jest załóżmy partner, który uważamy, że warto w niego inwestować, ciężko pracuje, przykłada się do tego, żeby rozwijać, upowszechniać wiedzę o Skyward Community, o tych technologii kolei strunowej i też wkładamy tą pracę, pomagamy takiemu partnerowi naszemu, który kogoś zaprosił, który też mocno się rozwija. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że w momencie, kiedy uzyskamy takiego trzeciego partnera na poziomie drugim, trzecim, czwartym ze statusem ekspert, my osobiście będziemy mogli uzyskać, to nam pomoże oczywiście w uzyskaniu statusu top ekspert. Więc warto pamiętać, że pomoc osobom na drugim, trzecim, czwartym, piątym poziomie jest w interesie naszych partnerów, tych ludzi, którym pomagamy, ale również naszym osobistym. I zobaczmy jeszcze jeden. Sky Expert. Sky Expert, krótko. 20 tysięcy osobista inwestycja. Tutaj mamy zmianę czterech partnerów ze statusem top expert. Dwóch bezpośrednio zaproszonych przez nas, natomiast pozostałych dwóch minimum może być na dalszych poziomach, ale nie w niezależnych nogach, czyli widnych niż tych dwóch, których mamy na pierwszym poziomie. To jest jeden z warunków. Tak jak powiedziałem, 20 tysięcy my osobiście, 90 tysięcy w pierwszym pokoleniu, czyli nasze bezpośrednie osoby zaproszone, musi być inwestycji i to jest jak gdyby warunek do uzyskania statusu Sky Expert. Można otrzymać dodatkowy bonus w wysokości nawet 2000 dolarów miesiąc w miesiąc, pod warunkiem, że z pominięciem właśnie osób od poziomu status top expert i wyżej, nasza organizacja wypracowuje co miesiąc minimum 10 lub 30 tysięcy, to jest obrót naszej struktury, wtedy należy nam się dodatkowy bonus w wysokości 500 lub 2000 dolarów, niezależnie od tego, co uzyskamy z wszystkich bonusów, jakie mamy w 24 poziomach. 24 poziomy, sami przyznajcie, że jest to dość mocno rozwinięty program partnerski, daje nam duże możliwości i tak naprawdę ja zachęcam osobiście do tego, żeby upowszechniać, mówić o firmie, w której jesteśmy, ponieważ uważam, że jestem przekonany, że w firmie, z którą współpracujemy, nikt się nie powinien powstydzić, nikt nie powinien ukrywać informacji, że coś takiego istnieje. Bo w momencie, kiedy tak naprawdę my będziemy odcinać kupony i inni się o tym dowiedzą, to wielu będzie pewnie miało do nas żal, że tak naprawdę nie powiedzieliśmy o temacie, może nawet nie truliśmy im głowy, że temat jest dobry. I nie staraliśmy się ich nawet przekonać, bo wiemy, że dzisiaj jak komuś mówimy o jakimś biznesie, to każdy jest na nie. Zresztą Polak w ogóle ma z natury coś takiego, że jak się go chce zaprosić do nowego biznesu, to mówi nie, nie i tyle, nie? Nawet nie wyjaśni dlaczego. Więc czasami oczywiście ważny jest nasz pewien autorytet. Jak rozmawiamy z osobami, które nam ufają, to oczywiście łatwiej jest nam rozmawiać i kogoś przekonać do tematu, bo nas znają, nam ufają, że byle czego się nie chwytamy. To jest jeszcze jedna rzecz. A druga rzecz tak naprawdę to, jak my podchodzimy do tematu firmy, czyli jeśli mamy pełną wiedzę na temat programu partnerskiego, jeśli mamy pełną wiedzę na temat technologii, jak ona się rozwija, na jakim jest etapie, czego możemy oczekiwać w najbliższym 2 latach, 3, 5, 10 i tak dalej, o wiele łatwiej nam jest przekonać kogoś innego. Jeśli mamy tylko taką, powiedzmy, ułamkową wiedzę, coś tam złapaliśmy, albo nam się nawet nie chciało, kupiliśmy jakiś pakiecik i tak dalej, a niektórzy nawet zapomnieli, sobie przypomnieli po roku, 2 latach, że coś tam kupili,
no to niewiele zrobimy. Natomiast jeśli naprawdę interesujemy się tematem, to ja zachęcam do tego, żeby często być na tego typu webinarach. Jeśli nas to nudzi, to zapraszajmy ludzi, którzy są nowi na temat technologii, na temat programu partnerskiego, ponieważ jak wiemy, zasada jest taka, że jeśli zaprosimy przynajmniej 10 osób, to te 10 osób to przynajmniej ta jedna, dwie, trzy wejdą do biznesu, będą pracować. Więc tutaj w tym wypadku statystyki nigdy nie kłamią. Czym więcej osób zaprosimy do biznesu, to się przełoży na efekty nasze osobiste, finansowe. Może ominiemy ten slajd tym razem. Kolejny. Tutaj chwilę zatrzymamy się, ten slajd pewnie niektórym z nas jest znany. On tak naprawdę zwraca uwagę, że przy statusach partner, konsultant i lider możemy otrzymywać oprócz tych 15% z bonusa z pierwszego poziomu, możemy co miesiąc otrzymywać 3% dodatkowo. W zależności od tego, ile na pierwszym poziomie mamy osób zaproszonych i ile uruchomiony jest programów ratalnych, na przykład w danym czasie. No, oczywiście mogą być to ewentualnie jednorazowe jakieś inwestycje w pakiety, ale przy ratalnym to się fajnie składa, ponieważ większość pakietów jest na 10 lat, więc jeśli mamy partnera, który zainwestuje w pakiet ratalny, to z jednej strony łatwiej jest zapłacić 10 tysięcy dolarów po 1000 miesięcznie, czy 1000 dolarów po 100 dolarów miesięcznie, niż tą kwotę wpłacić jednorazowo. A co nam to daje? Daje nam to, że czym więcej będziemy mieć w naszym programie, czy naszym zespole osób na pierwszym poziomie z programami ratalnymi, z tymi pakietami ratalnymi, łatwo możemy sobie wypracować z jednej strony dochód stały, miesiąc, a z drugiej strony, mając, tak jak tu widzimy na tym slajdzie, od 5 lat narastające, od 5 lat w danym miesiącu, załóżmy miesiąc ma 30 dni, 5 rat mamy z różnych osób z pierwszego poziomu, otrzymujemy od firmy dodatkowy procent do tyłu. Czyli za każdą ratę firma nam wyrówna do tyłu po 1%. Jeśli przekroczymy 10, czyli mamy 11, 12 i tak dalej, 10, 11, 12 i tak dalej, firma wypłaci nam za każdą ratę w naszym bezpośrednio zaproszonych osób w zespole 17%. Wyrówna te 5 wcześniejsze od 16, 1% wyżej, no i zapłaci nam dodatkowo od 10 raty 2% od każdej raty. Dodatkowo, oprócz tych 15%, które mamy normalnie z programu partnerskiego. Gdyby się okazało, że przekroczymy 20 ratę w danym miesiącu, to firma wyrówna do tyłu, tak żeby z każdej raty od pierwszej do 20 i kolejne, żebyśmy otrzymali 18%. Czyli tak naprawdę, pracując systematycznie, możemy sobie wypracować coś takiego, że miesiąc w miesiąc z każdej raty otrzymamy nie 15, ale 18%. I o to warto zabiegać. Zgodzicie się zresztą ze mną, że 18% z bezpośrednio zaproszonych osób z pierwszego poziomu to naprawdę uczciwa wypłata, uczciwa tak naprawdę zapłata. Tu krótkie podsumowanie, minimalna kwota inwestycji 50 dolarów, ponieważ mamy coś takiego jak pakiety za gotówkę, czyli nieratalne za gotówkę. Na dzień dzisiejszy minimalny pakiet jest to 50 dolarów, więc minimalna kwota inwestycji to jest 50 dolarów. Wiemy, że najmniejszy pakiet ratalny to jest 250 dolarów i on jest w ratach płacony po 25 dolarów. Co jest ważne, program partnerski daje nam 24 poziomy, przepraszam, i każdy może zaprosić nieograniczoną liczbę osób. Tak naprawdę mając po roku, dwóch, trzech lat, jeśli systematycznie pracujemy, nie tylko od tego, jak nam się przypomni, tylko systematycznie, poważnie do tematu podejdziemy, to możemy sobie wypracować naprawdę stałe miesięczne dochody, o które dzisiaj jest coraz trudniej. Dobrze o tym wiemy. Teraz króciutko jeszcze do pewnych, powiedzmy, nagród, wyróżnień, które firma nam daje przy każdym tam poziomie od poziomu mistrza. Oczywiście przy poziomie mistrza to jest drobnostka, ponieważ dostajemy od firmy markowy długopis. Przy poziomie
eksperta, otrzymujemy jednorazowy bonus w wysokości $500 od firmy na konto w momencie, kiedy otrzymamy w danym dniu status eksperta. Firma w ciągu 24 godzin na nasze konto bonusowe wysyła $500. W momencie, kiedy otrzymamy status top eksperta, w ciągu 24 godzin od tego momentu firma wysyła na nasze konto $1500, taka premia. I przy statusie tym ostatnim, Sky Expert, to jest 2000 wypłacone jednorazowo w postaci bonusu na nasze konto. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te jakieś tam nagrody, wyróżnienia. Ktoś mógłby się zapytać, ale jak można ewentualnie dostać długopis, jeśli ktoś uzyska status mastera? Oczywiście mamy tutaj panią Natalię, którą pewnie bardzo dobrze znamy. Przepraszam, tak zakreśliłem dziwnie. Panią Natalię, którą bardzo dobrze pewnie wszyscy znamy, która powiedzmy jest tutaj jak gdyby takim człowiekiem operacyjnym na Polskę. Ma też bardzo dobry kontakt z zarządem i myślę, że chyba jest osobą, która najwięcej wie o firmie, o technologii, o co się tak naprawdę w danym momencie w niej dzieje. Jest, jak gdyby, ma takie jak gdyby stanowisko we firmie, coś w rodzaju kuratora, czyli takie no, ważne osoby, które nadzoruje tutaj pracę na terenie Polski. W przyszłości pewnie będzie to takie, tego typu osoby, tego rodzaju osoby będą nadzorować otwieranie biur, bo pewnie takie biura też będą potrzebne, jednostki w poszczególnych krajach. Więc tutaj w wypadku, jeśli chodzi o jakieś takie nagrody, które nie trafiają na nasze konta bonusowe, tylko musimy dostać je w postaci rzeczowej, to do pani Natalii najlepiej. Jeśli chcielibyśmy dostać jakieś odznaki, jakieś sprawy związane ze sklepem, co można zakupić, jakie ewentualnie gadżety, to myślę, że tutaj również pani Natalia w tej kwestii może coś więcej na ten temat powiedzieć. Przypominam również o aplikacji mobilnej, którą mamy na telefon, by ją pobrać. Jeśli takiej jeszcze nie mamy, warto ją mieć. Teraz krótka informacja na temat pakietów. Pakietów mamy bardzo wiele. Jak sami wiemy, jakbyśmy weszli na swoje konto, to na swoim koncie mamy oprócz kilkunastu pakietów ratalnych, mamy również pakiety, które można kupić za złotówkę. Tak jak tam mówiłem, minimalna kwota inwestycji jest od $50. Wzwyż. Więc to możemy zrobić w każdej chwili. Natomiast ratalne na tyle są wygodne, że dają możliwość nam rozłożenia większej kwoty faktycznie w 10 miesiącach. Dla wielu to naprawdę, myślę, że dla większości, również dla mnie, większość pakietów, które mam, spłacałem w ratach. Czasami to były dwa czy trzy pakiety równocześnie. To są kolejne pakiety, gdzieś tam ratalne. Widzimy, że minimalna jest od $250, czyli od $25 miesięcznie. No i wzwyż miesięczna płatność przez 10 miesięcy. Wiemy również, tutaj tu są pokazane pakiety gotówkowe. Akurat zrobiłem slajd od 1000 wzwyż, ale oczywiście one są tam od $50 się zaczynają. Wiemy, że firma w różnym okresie miała różne promocje, do których pakietów były przypięte jakieś tam dodatkowe atrakcje. W ostatnim czasie pamiętamy, w tym roku między innymi była taka promocja dotycząca zakupu pakietu na raty lub w gotówce. On był z bardzo dobrym dyskontem, ten pakiet, i była możliwość stworzenia własnego hologramu w muzeum, które stoi między innymi właśnie koło Mińska w Ekotechnoparku, i tam nasze zdjęcie w postaci hologramu może być widoczne dla tak naprawdę setek tysięcy osób, które odwiedzają Ekotechnopark każdego roku. Tutaj akurat była sytuacja, gdzie mogliśmy kupować pakiety, gdzie było drzewo, różne drzewa, między innymi owocowe. Ja tu mam swoje drzewo pod konkretnym adresem GPS. Można znaleźć je, wbijając odpowiedni numer, można znaleźć takie drzewko z tablicą Duczmański Mariusz. Fajnie być na miejscu, kiedy ono owocuje, i zjeść sobie jabłko z własnego drzewa.
Tutaj widzę być może pytanie. Mam mastera od dawna i długopisu nie dostałem. Będę prosił. OK, no właśnie, dokładnie, jak najbardziej. I teraz tak. Był również pakiet, gdzie mogliśmy, jak gdyby, zaistnieć w muzeum również ze swoim imieniem, nazwiskiem na suficie. Powstały takie kasetony, na których są dziesiątki imion, nazwisk, mniejszych lub większych, w zależności kto jaką kwotę zainwestował na ten czas. Tu widzimy jakiś gruby inwestor, no bo jego nazwisko no nieco różni się od pozostałych, imię, nazwisko. Natomiast no cieszę się, że akurat tutaj nie miałem, moje nazwisko było, nie było najmniejsze. Natomiast fajna sprawa, ponieważ jesteśmy jak gdyby w pewnej historii. Jest muzeum, które zawiera różnego rodzaju certyfikaty, dyplomy, pozwolenia, jakieś tam kopie jakichś różnych innych dokumentów bardzo ważnych, ale też tysiące nazwisk do momentu, kiedy akurat ta promocja była, gdzie mogliśmy zaistnieć z imieniem i nazwiskiem właśnie w tym muzeum, na tych kasetonach na suficie. Cały sufit jest w imionach i nazwiskach, więc to naprawdę fajna rzecz. Tutaj sprawa związana na naszych kontach. Mamy taką zakładkę, jak oczywiście ustawienia, dane osobowe. To też każdemu przypominam. Spadkobierca. Jest taka zakładka spadkobierca. Pamiętajmy, żeby tą zakładkę wypełnić. Jest to bardzo ważne tak naprawdę w dobie, w której teraz żyjemy, szczególnie koronawirusa, nie wiadomo, jakie jeszcze świństwo powstanie lub zostanie wyprodukowane. Tak naprawdę też nikt nie zna dnia i godziny i dobrze jest, aby takiego spadkobiercę umieścić we własnym koncie, szczególnie osobom, którym dobrze życzymy. Być może dzieciom, może wnukom, warto o tym pamiętać, żeby ta zakładka nie była pusta, żeby ona faktycznie była wypełniona. Tych spadkobierców można ustalić wielu, więc ten nasz, jak gdyby tutaj, kapitał w postaci udziałów można podzielić na ileś tam osób. Ale ja cały czas przypominam, że warto mieć to wypełnione, warto o tym pamiętać, że coś takiego jest. Tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenia, jak wiemy, ponieważ mam też wielu partnerów, którym pomagam gdzieś tam w płatnościach, gdzieś tam załatwiamy płatności, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy był problem z płatnością z kartami. Nie każdy jeszcze umiejętnie porusza się w świecie kryptowalut, które coraz bardziej są upowszechniane. Tutaj jak najbardziej zapłata Bitcoinem, Ethereum, XRP, czyli Ripple, czy jakąkolwiek inną walutą, tam jest ich kilka, chyba z sześć, o ile pamiętam, wymienionych przynajmniej. Jak wiemy, niektóre mają tak naprawdę, XRP ma bardzo małe opłaty w stosunku do tych ostatnich związanych z przeciążeniem sieci, jeśli chodzi o Bitcoina czy Ethereum, ale łatwo można zasilić konto tymi kryptowalutami i opłacić sobie raty. Pomagajmy swoim partnerom otworzyć takie konto, nie wiem, na BitBayu, czy na Binance, czy na jakiejkolwiek innej giełdzie. Nawet jest 4 coins, czy tam jeszcze inne, gdzie taką kryptowalutę bez problemu albo można zrobić, zasilić i ją kupić poprzez przelew, albo opłatę zasilenie kartą, czy w jakikolwiek inny sposób. To bardzo ułatwia później płynność, jeśli chodzi o te momenty, kiedy nie jest dostępna możliwość płacenia kartą bezpośrednio na naszych kontach, back office'ach, ponieważ jak wiemy, systemy płatności są no, często wadliwe, uciążliwe i system, który ma działać niezawodnie w ponad 200 krajach, grubo ponad 200 krajach, nie zawsze się to udaje. Wiem, że firma w tej chwili pracuje na tym, aby te płatności były przywrócone, ale też wiem, i zresztą firma nas o tym informuje na stronie, jak czytamy komunikaty, że pracuje również nad innymi możliwościami, które pozwolą partnerom, inwestorom zasilać płatności poprzez karty płatnicze. Takie rozmowy są z jakimiś bankami, więc myślę, że mam nadzieję, że wkrótce to zostanie uruchomione, przywrócone, ale starajmy się rozwijać właśnie w tym kierunku, jakim są między innymi chociażby kryptowaluty.
Bo za jakiś czas tak naprawdę każdy będzie, mając telefon, swoje konto, pyk, można będzie w ciągu dosłownie kilku sekund czy kilku minut taki przelew zrobić właśnie z własnego telefonu. Zapłacić pewnie zakupy czy jeszcze inne rzeczy będzie można zrobić. Tutaj, jeśli chodzi o zabezpieczenie kont, bo to zauważam też u wielu swoich partnerów, niektórzy mają konto tylko zabezpieczone poprzez jakieś hasło. I wiadomo, że to hasło jest nieraz bardzo, bardzo proste. Halinka 5, Halinka 10 i jakieś tam jeszcze inne hasła. Pamiętajmy, żeby te hasła faktycznie były na miarę powagi biznesu, w którym jesteśmy. Żeby one nie były łatwe do zgadnięcia, żeby one nie łatwe było do złamania przez jakichś tam hakerów, oszustów i tak dalej. I dodatkowo, jeśli się nie boimy, to zabezpieczajmy swoje konta poprzez jakieś kody PIN, SMS-y lub ten chociażby aplikacja Authentication, czy ta aplikacja googlowska, która daje nam dodatkowe zabezpieczenie w postaci PIN-u, który zmienia się co parę sekund. Ale zabezpieczy nasze konto. Dodatkowo nie będziemy się martwić, że nie możemy się pewnego razu na przykład zalogować. Po prawej stronie w dolnym narożniku mamy taką chmurkę i mamy też czat online, gdzie takie podstawowe informacje możemy załatwić na tym czacie online. Natomiast sprawy poważniejsze związane z dostępem do konta, czy czasami jeszcze jakieś takie sprawy nawet spadkowe, bo się okazało, że nikt nikogo nie zapisał, a ktoś zmarł i właściciela konta już nie ma, a my się zastanawiamy teraz, jak dostać się do tego konta. No to na takim czacie tego nie załatwimy. Jedynie możemy pisać z maila tego konta, jeśli mamy do niego dostęp i musimy się na pewno identyfikować. Nawet jeśli chcielibyśmy przeprowadzić sprawę taką w pewnym sensie, w cudzysłowie spadkową na tym etapie, to i tak musimy się zidentyfikować i powiedzieć, że jesteśmy najbliższym członkiem rodziny danej osoby zmarłej, czyli na przykład mężem, żoną w tym wypadku. Firma wyrasta na giganta inwestycyjnego, czy nie myśli o własnym banku? Znaczy, powiem szczerze, na ten temat mi nic nie wiadomo, jeśli chodzi o bank. Być może ten temat będzie kiedyś poruszony w późniejszym czasie, to myślę, wydaje mi się, że nie na tym etapie. Zresztą też na tym za chwilę troszeczkę poruszymy temat związany z tym wywiadem z Anatolim Junickim, faktycznie w jakim miejscu jesteśmy, więc za chwilę troszeczkę więcej na ten temat powiem. Tutaj takie zdjęcie nam jest potrzebne właśnie do tego, żeby pisać do firmy na support. Gdyby czat online, który jest na żywo, nie byłby w stanie nam pomóc, ponieważ oczywiście tych osób, które tam są, ich jak gdyby kompetencje no nie są jakieś tam bez końca nieograniczone, więc czasami odeślą nas bezpośrednio do konkretnego adresu z podaniem pewnej instrukcji, jak mamy sprawę załatwić. Bo czasami na przykład musi to załatwić dział IT, czy jeszcze jakiś inny dział finansowy i tutaj osoby, które są na czacie, które gdzieś tam mogą coś pomóc, podpowiedzieć, niekoniecznie będą w stanie dostać się do naszych finansów, czy odblokować nam konta, czy jeszcze innych sprawy zrobić, ale na pewno nas pokierują, gdzie mamy napisać, co wysłać, żeby problem został załatwiony. Najczęściej będzie to takie zdjęcie, czyli nasza Swiftwatcha, imię, nazwisko, adres, imię, nazwisko, data i nasz dowód osobisty, dokument tożsamości. To zdjęcie ma być dobrej jakości, rozdzielczość ma być na tyle dobra, że po powiększeniu zarówno nasza twarz jest rozpoznawalna, jak i to, co mamy na dowodzie osobistym, czyli jakieś dane podstawowe też są rozpoznawalne. Nie są zamazane, nie robią się nasze jakieś piksele, kwadraciki, tylko faktycznie jest wyraźne, więc czasami dobrze jest, aby takie zdjęcie, tak zwane powiedzmy Swiftwatchi, które często robimy sobie sami, ono może być troszeczkę gorszej jakości, ponieważ z przodu ta kamerka czy ten aparat jest gorszej jakości, więc dobrze jest poprosić kogoś, jakiegoś członka rodziny, żeby nam zrobił normalne zdjęcie w przybliżeniu, gdzie trzymamy taką kartkę z imieniem, nazwiskiem, datą, no i dokumentem tożsamości. Także to jest, powiedzmy, takie zdjęcie, które tu widzimy, jest przepustką do tego, żebyśmy mogli rozmawiać tak naprawdę supportem poprzez mail.
Krótko tutaj, jeśli chodzi o te kupony, które mamy na swoich kontach, pozostało tak naprawdę 3 dni. To, czy firma przedłuży, tego nie wiem. Być może ze względu na sytuację związaną jeszcze gdzieś tam z problemem z kartą, z tego co wiem, być może tutaj jakieś są zapytania ze strony partnerów, inwestorów, jakieś prośby, być może faktycznie to zostanie przesunięte, kiedy ten termin minie, ale na ten dzień żadnych nie mam informacji na ten temat, więc na ten moment wychodzimy z założenia, aby kupić sobie pakiety, gdzie mamy 100% więcej udziału w danym pakiecie. Dotyczy to pakietów od 1000 wzwyż, czyli rata minimalna to jest $100 lub więcej. Możemy mieć udziałów na ten moment 100% więcej. Co to oznacza? Jeśli mamy dyskonto na przykład w danym pakiecie w wysokości 1 do 40, to oznacza, że tak naprawdę w $1 otrzymujemy 40 udziałów. To oznacza, że docelowo firma nam daje $40 za $1 zainwestowane, bo to jest dyskonto 1 do 40. Jeśli teraz te pakiety dają nam 100% więcej, to firma nam daje na przykład nie 40, ale $80 za $1. Musimy mieć tą świadomość, że jest to naprawdę dobra okazja, która prędzej czy później się skończy, bo tak samo jak zaczęto sprzedawać te udziały, główne udziały spółki matki, tak samo prędzej czy później ich się okres zakończy. Ci, którzy są we firmie od 2016, wiedzą, że to dyskonto było dużo, dużo wyższe. Ono dzisiaj jest dużo, dużo niższe, więc teoretycznie już bardzo dużo niektórzy zarobili, jeśli chodzi o wysokość dyskonta. A poza tym było dużo większy wybór, jeśli chodzi o same pakiety. Dzisiaj ta ilość tych pakietów się kurczy i ona w miarę możliwości w krótkim czasie skurczy się bardzo mocno, jeśli chodzi o ilość, wybór tych pakietów. Dlatego warto pamiętać, by wykorzystać ten czas związany z tymi kuponami. 3 dni, niewiele. Mamy dzisiaj wtorek, środa, czwartek do piątku tak naprawdę i one znikną na naszych kontach. No chyba, że firma zdecyduje się przedłużyć ze względu właśnie na te problemy płatności związanych z kartami. Chociaż wiemy, że firma często odsyła ludzi, mówiąc: OK, na ten moment mamy problem z kartami, jest sprawa rozwiązywana z bankiem, plus tam rozmowy z kolejnymi bankami, jeśli chodzi o płatność kartami. Natomiast jest możliwość alternatywna kryptowaluty. Dzisiaj tak naprawdę nie jest to problem, wystarczy założyć najzwyklejsze konto na BitBayu, zwykły przelew na BitBaya, który w dzień roboczy się razem zrobimy przelew, to po południu, jeśli to jest zwykły przelew, to po południu mamy go zaksięgowany najpóźniej i w tym momencie możemy kupić sobie, opłacić sobie taką ratę. Więc naprawdę to nie jest dzisiaj problem. Możemy konto otworzyć, możemy je zweryfikować w ciągu jednego dnia swoimi dokumentami na BitBayu. Wszystko jest w języku polskim, więc poruszanie się naprawdę nie jest trudne. Natomiast jeśli ktoś ma problem, to niech prosi swojego sponsora, nadsponsora, żeby w tym pomógł. Ja osobiście, jeśli ktoś by chciał otworzyć takie konto, chyba najprościej faktycznie na BitBayu, no to nie widzę problemu, żeby komuś pomóc. Tu mamy ten wywiad krótki Anatolia Junickiego o projektach celowych i 15 etapie. No i tutaj teraz postaram się dosłownie krótko zwrócić uwagę na pewne poszczególne punkty. Może na ten trzeci punkt. Jak przeglądamy wszyscy swoje newsy, mam nadzieję, że takie newsy czytamy, przeglądamy i jesteśmy na bieżąco. Tak, wiemy dobrze, a jakiś czas temu, niedawny, pewnie jakbyśmy tam przebiegli kilkanaście czy kilkadziesiąt tych newsów, to pewnie byśmy informacje znaleźli o nowym biurze na Białorusi. W samym centrum tak naprawdę Mińska jest kupione bardzo duże biuro. Jak tutaj czytamy, jest to 9-piętrowy budynek o powierzchni ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to inwestycja tak naprawdę nasza, jako inwestorów, bo Anatolij Junicki jasno i wyraźnie mówi coś takiego, że w sumie mamy 36, na ten moment 36 budynków w różnych krajach. Współwłaścicielami tych obiektów są nasi inwestorzy.
to jest zwykła nieruchomość nabyta w wyniku inwestycji w technologię. Tak naprawdę w tym momencie jest rozwój tej technologii, on będzie potężny z roku na rok. Pamiętamy jeszcze, jak zaczynałem w 2016, malutki budyneczku się mieścili. Dzisiaj tutaj Anatoli Junicki mówi, że mamy 36 budynków w różnych krajach, z czego w Mińsku mamy bardzo duży biurowiec, 9-piętrowy, powierzchnia 10 tysięcy metrów i to jest własnością spółki, ale również naszą, jako współudziałowców, współwłaścicieli firmy, ponieważ każdy z nas musi wiedzieć, że nasze udziały, my jako udziałowcy, jeśli w momencie, kiedy mamy spłacone udziały, jesteśmy sztywno wpisani do rejestru spółki. Przy każdym pakiecie, jakbyśmy weszli w swoje spłacone pakiety, mamy coś takiego jak rejestr spółki. I tam jest dokument, który jak chcemy, możemy sobie nawet go wydrukować. Podana jest liczba wszystkich udziałów. Jest to odpowiedni numer, który świadczy o tym, że my jesteśmy wpisani sztywno do rejestru spółki z tą ilością udziałów. Więc to jest bardzo ważna informacja, więc my jesteśmy jak gdyby współwłaścicielami tych 36 budynków ze strony prawnej, od strony prawnej. Tak to mniej więcej wygląda na ten moment. Też o pewnej rzeczy była mowa, że tego jeszcze nie wiem, ale wiem, że co roku oczywiście firma przechodzi audyt, jest podsumowanie jak gdyby całego roku, jeśli chodzi o kondycję spółki. Padły jakieś takie na jednych z webinarów informacje, że niewykluczone, że w tym roku może niewykluczone, oczywiście to nie jest potwierdzona informacja, ale powiedziano, że jest niewykluczone, że otrzymamy jakąś dywidendę po tym, jak będzie, jak pokaże się właśnie ten cały raport dotyczący finansów za rok poprzedni. Oczywiście wiemy, że firma jeszcze na ten moment nie ma żadnych projektów adresowych, które przynoszą zyski, ale Anatoli Junicki i ekipa, ludzie, którzy pracują przy nim, stworzyli pewne rzeczy, które zaczynają przynosić pieniądze. Tego nie wiem, tutaj ta informacja nie jest potwierdzona, czy tą ziemię, glebę, którą stworzył Anatoli Junicki, który jak powiedziałem tutaj, że jest bogatsza niż nawet czarnoziem, czy jest to coś, co już przynosi jakieś zyski na zewnątrz w firmie, tego nie wiem, ale tak może być. Wiemy, że firma stworzyła między innymi auto dla inwalidów i zostało to zlecone firmie zewnętrznej, taka produkcja, więc z pewnych informacji, z pewnych jak gdyby źródeł wiadomo mi, że pewne rzeczy zaczynają przynosić już w firmie zyski, więc czekamy na informację dotyczącą kapitalizacji i wtedy będziemy wiedzieć, czy jest jakiś pierwsza dywidenda, która być może będzie podzielona na każdy udział. Może to być oczywiście symboliczna jakaś kwota do każdego udziału, ale niewykluczone, że w tym roku się pojawi. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy, transport, trasy i transport, to jest coś niezwykłego. Ja pamiętam w 2016, chociaż jeszcze 2014, bo tam chyba w 2014 roku kupiono działkę, próbowano tam oczywiście, trzeba było wykarczować chwasty, jakieś drzewka, jakieś tam przygotować oczywiście teren, a w 2016 zaczęła się budowa. Mamy w tej chwili zbudowanych, jak Junicki powiedział, 5 nawierzchni torowych, mówimy tutaj oczywiście o Białorusi. W Emiratach wybudowano już jeden 400-metrowy tor. Budowa 2,5-kilometrowych torów jest w toku. Wiemy, że na tych torach między innymi ma być testowana maksymalna szybkość taboru między innymi miejskiego, który pozwoli tak naprawdę lada moment na masową produkcję, bo czekamy tylko tutaj na ten test szybkości do 150 km na godzinę, ponieważ tutaj ten tor w Marinomorce na Białorusi jest zbyt krótki, żeby maksymalną szybkość one rozwinęły ten transport miejski. Co jest ważne, to też na tych webinarach Janusza mogliśmy słyszeć, że zbudowaliśmy również do tej pory 12 modeli transportowych w krótkim czasie. To są prototypy przemysłowe, w pełni ocertyfikowane,
gotowe do masowej produkcji, czyli normalnie można już jak gdyby za chwilę można właściwie już budować fizycznie i produkować je masowo. To tak mniej więcej wygląda. No tutaj jest taka bardzo ciekawa informacja, produkcja. My jako współwłaściciele spółki, myślę, że jest to godne no, uwagi, mamy sprzęt w tych zakładach na Białorusi chociażby na ten moment, gdzie powiedziano, że Junicki mówi, że żadne inne przedsiębiorstwo na całej Białorusi nie ma takiego sprzętu. Ta produkcja będzie również własnością naszych inwestorów. Czyli to wszystko, co się będzie działo i będzie produkowane, cokolwiek wyjdzie z tych fabryk, będzie jak gdyby naszą, z jednej strony naszą własnością, ale będzie wchodziło w skład kapitalizacji naszych udziałów. No i przechodzimy chyba do tej najważniejszej rzeczy, projekty celowe. Pierwsze etapy prac z celowymi projektami już trwają. Bardzo, bardzo mnie to tak pozytywnie zaskoczyła pewna informacja, o której powiedział tutaj Anatolij Junicki. W tym roku ogłosimy kilka projektów celowych, które realizujemy, czyli są już jak gdyby realizowane i firma to ogłosi już wkrótce. To nie są projekty, które są planowane w przyszłości, to są projekty, nad którymi już pracujemy. Czyli już są praca. Często dobrze wiemy, że zanim fizycznie zacznie się zdzierać jakąś ziemię i kłaść asfalt i budować drogi, to masę spraw związanych z działką, spraw prawnych, dokumentów i tak dalej musi być przygotowane. Tutaj pan Anatolij Junicki mówi, że bardzo no, jest już kilka tych projektów adresowych, które po prostu, nad którymi trwają prace. No i wkrótce tak naprawdę, kiedy będzie taka możliwość ze strony inwestora strategicznego, będzie pozwolenie, no to taka informacja pojawi się tutaj na naszych biurach. Myślę, że kolejne, najbliższe miesiące, myślę, że mogą nas zaskoczyć. Zresztą ja już miałem taką nieoficjalną informację, chyba ze 2-3 miesiące temu, że mniej więcej środek lata, koniec lata zacznie spływać do nas bardzo dużo informacji takich pozytywnych, więc musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Kolejna sprawa. W przeciwieństwie do samochodów, nasze środki transportu mogą być zasilane akumulatorem, siecią trakcyjną lub szynami. Ta zasada jest realizowana tylko przez nas. Czyli tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że mamy na to patent. Firma ma bardzo wiele patentów i tutaj takie możliwości wykorzystywane są tylko tutaj przez Skyward Community. I bardzo ważna sprawa, na 15 etapie musimy zbudować tor do testowania szybkiego transportu. Do tego mamy już niezbędne rozwiązania konstrukcyjne oraz sam pojazd. Przypuszczalnie etap 15 może potrwać około 2 lat. Oczywiście, gdy ktoś czytał lub słuchał wywiadu całego, który mamy na stronie, mógł sobie pomyśleć, no tak, 2 lata, 15 etap, koszmar, nie? Z tym, że tak naprawdę zakończenie 15 etapu nie ma nic w związku z realizacją projektów adresowych związanych z transportem tym miejskim, transportem tym towarowym, ponieważ to będzie mogło już być budowane za chwilę. Zresztą Anatolij Junicki w jednym z tych punktów nieco dalej mówi na ten temat jasno i otwarcie. Mówi tak, rozpoczęliśmy drugą procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę linii dużej prędkości na Białorusi. Oczywiście były plany, zresztą firma ma zielone światło, żeby taka trasa ponad 20-kilometrowa powstała chociażby w Emiratach Arabskich, ale tutaj zapaliło się jakieś zielone światło na Białorusi i firma i Anatolij Junicki mówi tak, w przypadku odmowy mamy więcej możliwości w innych krajach, na przykład w Emiratach, ale tam koszt jest o wiele większy. Natomiast na Białorusi, jak wiemy, budowa takiej trasy, gdzie chodzi tylko o test szybkości 500 km na godzinę, potrzebny jest ten odcinek minimum 20 km, żeby to się bezpiecznie rozpędziło tej szybkości, bezpiecznie zatrzymało na takim odcinku i przeszło wszystkie jak gdyby możliwe certyfikacje, które są potrzebne do tego celu.
potrzeba wybudowania jest tego toru. 20 km to jest spory odcinek do samego testu, dlatego też firma po prostu daje sobie ten czas maksymalnie 24 miesięcy, że to zrobi. Jeśli uzyska w odpowiednim czasie wszelkie zgody na taki odcinek, na budowę takiego odcinka, to zrobi to na Białorusi z tego względu, że jest to o wiele, wiele tańsze. I przecież o to chodzi, żeby również nasze osobiste środki, które my inwestujemy, firma jak najlepiej właśnie inwestowała, jak najlepiej oszczędzała w tą technologię. Bardzo jedna ważna rzecz, tak na koniec. IPO to tylko jedna z opcji kapitalizacji. Jest potrzebna, aby zdobyć oczywiście dodatkowe pieniądze, ale możemy to zrobić inaczej. Kapitalizacja już trwa. I to jest bardzo ważne. Słuchajmy tego. Kapitalizacja już trwa, ale powoli. Poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. No i ostatnie zdanie. Jestem pewien, że stanie się to w tym roku. A zatem, drodzy Państwo, inwestorzy, sympatycy Skyward Community, mamy konkretny komunikat ze strony pana Anatolia Jelnickiego, nie wyciągnięty z kosmosu, nie od jakiegoś bajkarza, który potrafi ładne bajki opowiadać, ale sam pan Anatolij Junicki jasno i wyraźnie powiedział, a wiem, że jest to człowiek, który nie rzuca słów na wiatr, że jest bardzo powściągliwy, jeśli chodzi o jakiekolwiek obietnice, bo mógłbym powiedzieć o wiele więcej, nawet jak my byliśmy wtedy w szarży, to on powiedział otwarcie, że mógłbym mówić o wiele więcej, jakie mają plany i w realizacji czego są na ten moment, ale nie będzie wychodził jak naprzeciw, dopóki nie ma w 100% czegoś w garści. Natomiast tutaj mamy zdanie, wypowiedź pana Anatolija Junickiego, jasne i wyraźne. Słuchajcie, jestem pewien, że stanie się to w tym roku. Poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. Jeśli Anatolij Junicki mówi, że zbudujemy określone trasy, nie jedną trasę, czyli w tym roku powstaną minimum dwie lub więcej trasy, ja osobiście tak sobie myślę, że to może być trasa związana właśnie z dostępem do morza, jeśli chodzi o transport towarowy z kontenerami, bo bardzo mocno firma tutaj gdyby nacisk położyła i żeby zrobić szybkie testy. I ten tor, między innymi ten 2,5-kilometrowy jest ciężki tor, jest budowany właśnie w tym momencie, żeby to zrobić. A druga sprawa związana jest z przetestowaniem tej szybkości 150 na godzinę. Pamiętamy, że firma ma podpisaną umowę między innymi na stworzenie 20-kilometrowego, o ile pamiętam, odcinka w samym centrum Dubaju między tymi największymi wieżowcami. Stworzenie takiego odcinka 20-kilometrowego taboru miejskiego. No i tutaj w tym wywiadzie, spokojnie rozmawiając, mówi, kapitalizacja już trwa, ale poważna kapitalizacja zacznie się, gdy zbudujemy określone trasy. Jestem pewien, że stanie się to w tym roku. Czyli jesteśmy na tym etapie. Plany na przyszłość. Tutaj bardzo widzę, że jest powściągliwy pan też Anatolij Junicki, ale mówi też wyraźnie. 5 lat minimum kapitalizacja samej spółki. Nie mówimy o tym, ile będą warte udziały i tak dalej, bo one mogą być warte dużo więcej, jeśli w tym okresie firma zdecyduje się wejść na parkiet, gdzieś na giełdę, ale kapitalizacja spółek związanych z samą technologią mówi co najmniej 500 miliardów. Do 10 lat co najmniej bilion dolarów. I wtedy mówi, że tak naprawdę w tym czasie, w ciągu 10 lat dziesiątki, setki projektów będą w trakcie realizacji. Właściwie nie będzie pewnie już wtedy człowieka, który by nie słyszał o Skyward Community. Na takim etapie mniej więcej jesteśmy. No i na koniec to co powiedział Anatolij Junicki, to przede wszystkim życzy inwestorom cierpliwości. Dlatego, że to co na przykład tam podkreślił w tym, że to co jest w planie, to co jest w biznesplanie, na papierze życie dyktuje swoje, i często ma się nijak do tego, co jest na papierze, to, co trzeba zrealizować faktycznie w praktyce. Wiemy, że po drodze firma zrobiła dużo więcej, niż planowała w tym planie biznesowym, bo jak ktoś to śledzi,
to wie, że tych prac, tych nawet samych prototypów pojazdu zostało wykonane więcej niż było w planach, w biznesplanie, który jest rozpisany w naszych kontach. To jest jedna sprawa. Sprawa z ciężkimi kontenerami początkowo nie była w tym okresie kompletnie planowana, jeśli chodzi o ten biznesplan. To wyszło jak gdyby w miarę potrzeby tej chwili, tego czasu. I to też zostało, jak gdyby zaczęto wykonywać między innymi w trakcie, więc tych prac wykonano dużo więcej. Jesteśmy naprawdę na wyjątkowym okresie czasu, gdzie Anatolij Judycki mówi, że w tym roku zbudujemy przynajmniej dwie trasy, bo mówi, zbudujemy określone trasy. Jestem pewien, że stanie się to w tym roku, więc jesteśmy na tym etapie. Kapitalizacja już się zaczyna. Ten rok, kiedy powstaną pierwsze trasy, o tym mówi, zacznie się poważna kapitalizacja. No i przed nami tak naprawdę kolejny każdy rok, który przyniesie nam już pewnie określone zyski, jeśli chodzi o dywidendy, a również w najbardziej dogodnym dla firmy momencie pewnie firma zdecyduje się wejść na giełdę, ale wiem, że takie decyzje są tylko wtedy, kiedy zarówno Anatolij Junicki, jak i ludzie mu, których ma największe zaufanie, będą przekonani, że po wejściu na giełdy te udziały będą rosły, a nie spadną. A stanie się to wtedy, kiedy świat będzie wiedział, że ta technologia normalnie w praktyce działa, już zaczyna działać w kilku, w jednym kraju, w drugim, trzecim, czwartym kraju. Więc jesteśmy naprawdę dużo bliżej, niż nam się wydaje. Myślę, że ten rok, lato, przełom lata będzie bardzo znamienny w informacje, które do nas dotrą. Takie mam przekonanie, ponieważ gdzieś tam nieoficjalnie gdzieś pewne informacje do mnie docierały. Teraz drodzy, dziękuję wam w ogóle za uwagę, za to, że poświęciliście ten czas. To były takie w sumie moje przemyślenia i myślę, że dają nam też do myślenia, na jakim etapie jesteśmy rozwoju spółki. Tutaj nie budujemy jakiegoś Facebooka, który chyba po 8 czy po 9 latach od momentu, kiedy pierwszy milion przekroczył, zaczął myśleć w ogóle o giełdzie, o parkiecie, to minęło chyba, z tego co pamiętam, chyba 8 albo 9 lat. I zwykły portal społecznościowy. My tworzymy nową technologię, która ma tak naprawdę zdominować transport na całym świecie, więc też potrzebujemy trochę cierpliwości i te prace, które zostały wykonane, 12 pełnych pojazdów, inne trasy, które są testowe w budowie, i to, że w tym roku zbudujemy określone trasy i to, że kapitalizacja poważna będzie miała miejsce jeszcze w tym roku, to jest fakt. To jest fakt, mówi to najważniejsza osoba w firmie, pan Anatolij Junicki, główny tutaj projektant całego transportu strunowego. Chciałbym was, drodzy, zapytać się, czy macie jakieś pytania na koniec? No właśnie, informacja, Microsoft po 11 latach wszedł na giełdę, tak powiedziałem, Facebook też tam po ładnych paru latach, więc tutaj oczywiście każdy z nas chciałby już dzisiaj być milionerem, a nie dzieje się to z dnia na dzień, natomiast jesteśmy w firmie, której jestem przekonany, w 100% jestem przekonany, że wielu z nas stanie się milionerami, a znam osoby, które są na czatach Skype'a, które mają po 10 i więcej milionów udziałów, więc mamy również przyszłych multimilionerów, naprawdę bardzo bogatych ludzi. I to jest fakt, to będzie się realizować w najbliższych już tak naprawdę czasie. Osobiście mieszkam tutaj w Krynicy Zdrój, bo od 4 lat mieszkam w Krynicy Zdrój, te 4 lata minęły mi naprawdę jak z bata, nawet nie wiem kiedy, te 4 lata minęły bardzo szybko. Zobaczmy, w dziwacznym świecie żyjemy od roku, ponad rok, kiedy żyjemy w okresie, powiedzmy, tak zwanej epidemii koronawirusa, minął ponad rok. Więc tak naprawdę to, co w tej chwili jest realizowane, jakie mamy możliwości i jakiego mamy możliwości, jakiego życia, które nam da firma Skyward Community, być może chyba mało kto sobie dzisiaj w stanie wyobrazić, chociaż ja osobiście jestem dość mocnym wizjonerem i widzę to, że to będą naprawdę całkiem inna rzeczywistość, z którą będziemy musieli się spotkać. Nie z jakimś zastanawianiem się, gdzie ewentualnie jakieś tam pieniądze zarobić, tylko jak mądrze te pieniądze teraz zacząć inwestować. Bo jeśli ktoś otrzyma nagle 100, 200, milion, kilka milionów dolarów, no
no to tutaj jak gdyby troszeczkę inny sposób myślenia będzie musiał się obudzić, inny sposób szkolenia, kształcenia będzie trzeba po prostu zastosować. Czy wielu może nie dożyć? Nie wiem, Olku, jeśli ktoś ma, nie wiem, 89 czy 90 lat, to jest jakieś ryzyko. Jest jakieś ryzyko, dlatego też mówiłem o spadkobiercach, żeby te informacje uregulować. Ja jestem nieco młodszy niż, nie mam jeszcze 80 lat, a zarówno moja żona, jak i ja osobiście mamy ustalonych spadkobierców, jeśli chodzi o udziały. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Natomiast jedno jest pewne, że kolejny rok i kolejny rok i kolejny rok naszego życia upłynie. Pytanie, jak go wykorzystamy przez najbliższe teraz miesiące, jak go dobrze wykorzystamy, aby ewentualnie jeszcze zwiększyć ilość udziałów. Oczywiście my nie musimy tego robić, bo możemy pozostać przy tej ilości, które mamy, bo stwierdzamy, że mamy ich dosyć, więc to jest nasza osobista decyzja. Natomiast ja osobiście jestem przekonany, że jesteśmy jednej z najlepszej firmy, nie będę mówił, że najlepsza, bo to będzie dziwnie brzmiało, jednej z najlepszych firm, która daje potężne możliwości, ponieważ ma technologię, która nie ma sobie równej. I to, że w niektórych nawet polskich mediach zaczyna pojawiać się gdzieś tam przesłanki właśnie z Emiratów, z Szarży, gdzieś tam pojawia się na przykład TVN Turbo, czy jeszcze kilku innych gazetach polskich nawet informacja, to też troszeczkę daje do myślenia, że ta technologia zaczyna być o niej być głośno. Ona zaczyna być jak gdyby w umysłach po prostu przyswajalna. I w momencie, kiedy powstaną, tak jak ze słów wynika Anatolia Iwińskiego, w tym roku pierwsze trasy i zacznie się poważna kapitalizacja, to w tym momencie jestem przekonany, że bardzo dużo osób się o tym dowie. Tak naprawdę my jesteśmy na tym etapie bardzo fajnym, gdzie możemy te informacje ludziom przekazywać i jeszcze tak naprawdę dużo osób zaprosić do tego, żeby mieli swój udział w tym rynku. Także jeszcze raz Wam, drodzy, dziękuję za dzisiejszy dzień. Minęła godzina 21:09. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie tutaj. Jeszcze po tym, nawet jak wyłączę kamerkę, postaram się odpowiedzieć na kolejnym webinarze 25 kwietnia, albo piszcie osobiście mi na priv, czy ewentualnie na czacie grupowym na Skype'ie. Także jeszcze raz pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.